Biegł w nich również jeden z policjantów z komisariatu policji w Wyżysku, który w trakcie biegu zauważył mężczyznę i kobietę, którzy są właśnie z gminy Wyżysk i według jego właśnie wiedzy byli poszukiwani listami gończymi przez sąd. Natychmiast tę informację przekazał dyżurnemu bliskiej komendy oraz zadzwonił do kolegi, również z komisariatu z Wyżyska, którego wcześniej widział jako kibicującego. Kolega zgodnie z otrzymanymi wskazówkami udał się za wskazaną parą w stronę Pilskiej Wyspy i obserwował podejrzanych. Również na wyspę udał się wezwany patrol policji, który zatrzymał obserwowane osoby. Zostali przewiezieni do aresztu przy Pilskiej Komendzie.